Rozdział 19. Milion lub więcej. Wszyscy marzyliśmy o rychłym zwycięstwie rewolucji światowej. Główny marszałek artylerii Nikołaj N. Woronow. Miały lata, ukazywały się artykuły i książki. Wreszcie udało mi się zrozumieć istotę gwardyjskich cudów. A potem od tego odszedłem. Mieszkając w Wielkiej Brytanii, zdobyłem radziecką encyklopedię wojskową. Jest w niej mnóstwo ciekawych rzeczy, przede wszystkim opowieści o rodowodach naszych sławnych dywizji. Istota gwardyjskich cudów potwierdziła się. A więc Związek Radziecki szykował się do wojny. Tylko nie do tej, która wybuchła. Na te przygotowania wydano obłędne wprost kwoty. Zmarnowano mnóstwo czasu, środków, zdrowia, ludzkich istnień. Stalin przygotował kolosalny kontyngent spadochroniarzy. Ilu ich było dokładnie, nie udało mi się wyjaśnić. Jednak nie ulega wątpliwości, więcej niż milion. O milionie spadochroniarzy pisałem w Lodołamaczu. Komunistyczni historycy odrzucają te liczby ze złością, lecz nie podają innej. Tymczasem o milionie spadochroniarzy wyszkolonych w ZSRR pisała Prawda w dniu 18 sierpnia 1940 roku. Może prawda kłamie? Cóż, nikogo to chyba nie zaskoczy. Jeśli kłamie, to raczej zaniża dane. Ale oto coś bardziej konkretnego. Między kwietniem 1934 a lutym 1936 na Ukrainie wyszkolono 427 tysięcy skoczków spadochronowych. To oficjalna historia Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Informacje te potwierdzają dane Archiwum Instytutu Historii Partii KC Komunistycznej Partii Ukrainy. 427 tysięcy to nie milion, ale przecież nie tylko na Ukrainie szkolono spadochroniarzy. Ukraina wcale nie była głównym ośrodkiem spadochroniarstwa. Skoczków szkolono głównie w Moskwie i z Moskiewskim Okręgu Wojskowym, w Leningradzie, Iwanowie, Gorkim, w Kujbyszewie, na Uralu i na Syberii, na Północnym Kaukazie oraz na Krymie, który wówczas do Ukrainy nie należał. Ukraina wyszkoliła 427 tysięcy spadochroniarzy w ciągu niespełna 2 lat, ale przecież nie przestała ich szkolić po lutym 1936. Wręcz przeciwnie, rok 1936 był dopiero początkiem. Momentem narodzin wojsk spadochronowych. Ilu więc spadochroniarzy wyszkoliła sama tylko Ukraina w latach 1937 i 1938? A w latach 39, 40, 41? Dla oszczędności szkolono spadochroniarzy jako rzekomych amatorów. System był taki. Młody entuzjasta chorował w fabryce lub na polu, a wolny czas przeznaczał na sport spadochronowy. Szkolono także pododdziały, jednostki, a nawet związki taktyczne spadochroniarzy. Pod koniec 1933 roku Armia Czerwona miała 1 brygadę powietrzno-desantową, 4 oddziały lotnictwa transportowego, 29 samodzielnych batalionów, kilka samodzielnych kompanii i plutonów o łącznej liczbie 10 tysięcy ludzi. W 1938 roku na bazie istniejących podówczas jednostek powietrzno-desantowych i związków taktycznych sformowano 6 brygad powietrzno-desantowych: 201, 202, 204, 211, 212 i 214. Ogólna liczebność 6 brygad – 18 tysięcy spadochroniarzy. Utrzymanie większej liczby jednostek bojowych i związków taktycznych byłoby zbyt kłopotliwe. Do już istniejących wcielano tylko wybranych. Inni spadochroniarze pracowali na polach lub w fabrykach. W razie potrzeby można było ich natychmiast powołać do wojska. Każdy był już wyszkolony. Chwila taka nadeszła. Wiosną 1941 roku w Armii Czerwonej stworzono 5 korpusów powietrzno-desantowych. Każdy miał w swym składzie dowództwo, sztab, służby kwatermistrzowskie, 3 brygady powietrzno-desantowe, batalion artylerii, specjalny batalion pancerny, 50 czołgów i inne pododdziały. Liczebność każdego korpusu wynosiła 10 419 ludzi. Oto wykaz brygad powietrzno-desantowych wchodzących w skład korpusów powietrzno-desantowych w końcu maja 41. Pierwszy korpus powietrzno-desantowy. Generał major Usenko. Pierwsza 204, 211 brygady powietrzno-desantowe. Kijowski Okręg Wojskowy. Drugi korpus powietrzno-desantowy. Generał major Haritonow. Druga, trzecia, czwarta brygady powietrzno-desantowe. Charkowowski Okręg Wojskowy. Trzeci korpus powietrzno-desantowy. Generał major Głazunow. 5, 6, 212 Brygady Powietrzno-Desantowe, Odessa. 4 Korpus Powietrzno-Desantowy, generał major Żadow. 7, 8, 214 Brygady Powietrzno-Desantowe, Puchowicze, Białoruś. 5 Korpus Powietrzno-Desantowy, generał major Biezugłej. 9, 10, 201 Brygady Powietrzno-Desantowe, Dyneburg, Łotwa. Ponadto 202 Samodzielna Brygada Powietrzno-Desantowa. Nie chciałem zanudzać czytelników Lodołamacza tą wyliczanką. Zastanawiałem się, czy ktoś będzie zaprzeczał?
Ale znaleźli się nieufni pułkownicy i generałowie. Wyrazili wątpliwości. Gdy wymieniłem numery, znów mi nie uwierzyli. Powiedzieli, że za numerami nie kryło się nic. Ot, pustka. Korpusy były niesformowane. Nie będę się z nimi spierał. Oficjalna historia wojsk powietrzno-desantowych głosi zamiast mnie. Do dnia 1 czerwca 1941 zostało zakończone kompletowanie korpusów w składy osobowe. Można jednak czytać nie tylko oficjalną historię wojsk powietrzno-desantowych, lecz również wspomnienia uczestników walk. Jednym z nich był generał pułkownik Aleksander Rodimcew, dwukrotny bohater Związku Radzieckiego. W maju 1941 roku otrzymał stanowisko dowódcy 5. Brygady 3. Korpusu Powietrzno-Desantowego. Był wtedy pułkownikiem. Doświadczenie zbojowe zdobył w Hiszpanii. Otrzymał tam pierwszą złotą gwiazdę, a wówczas za byle co nie rozdawano tytułów bohatera Związku Radzieckiego. Rodimcew pisze: miałem służyć ze świetnie przygotowanymi żołnierzami, kwiatem naszej młodzieży radzieckiej. W korpusie oficerskim byli doświadczeni spadochroniarze. Każdy z nich miał za sobą od 50 do 100 skoków. Brygada składała się z 4 samodzielnych batalionów powietrzno-desantowych, samodzielnego dywizjonu artylerii, szkoły młodszej kadry dowódczej, samodzielnej kompanii zwiadu, samodzielnej kompanii przeciwlotniczych karabinów maszynowych, samodzielnej kompanii łączności. Miała komplet zaopatrzenia w broń, spadochrony oraz wszelkie niezbędne wyposażenie. Był to świetny zespół oficerski, zdyscyplinowany i zgodny. Potem się przekonałem, że pierwsze wrażenie mnie nie omyliło. Każdy z tych żołnierzy wykazał w bitwach za ojczyznę najwyższe poświęcenie i odwagę. Brygada planowo i fachowo pobierała nauki. Cieszyła mnie pracowitość moich spadochroniarzy, ich męstwo i silna wola. Bez trudu można było zauważyć te cechy u młodzieży, pewnej, że da sobie radę. Czas był wypełniony przygotowaniem do skoków, skokami, desantowaniem pododdziałów. Obok brygady Rodimcewa do walki w warunkach najbardziej zbliżonych do bojowych przygotowuje się 212 Brygada Powietrzno-Desantowa. Niedawno przerzucona tu potajemnie z Dalekiego Wschodu. Rodimcew pisze także i o niej. Żołnierze i dowódcy tej brygady mieli na swoim koncie po 100, nawet po 200 skoków ze spadochronem, a dowódca, pułkownik Zatiewachin, wykonał nie mniej niż 300 skoków. I jeszcze jeden świadek. Generał armii Ażadow w 1941 roku był generałem majorem. Na początku czerwca uzyskał nominację na stanowisko dowódcy 4. Korpusu Powietrzno-Desantowego. Oto jego opinia. Wszystkie brygady i pododdziały korpusu miały fachową kadrę, uzbrojenie i zasoby. Wypowiedzi potwierdzających, że wszystkie 5 korpusów było całkowicie przygotowanych do desantowania, jest bardzo dużo. Po szkoleniu bojowym korpusom powietrzno-desantowym wkrótce powierzono nader konkretne zadania. 13 czerwca 1941 roku w eterze zabrzmiał komunikat TASS informujący, że Związek Radziecki nie zamierza atakować Niemiec. Tego samego dnia wydano wszakże rozkazy w sprawie ostatnich przygotowań do zadań bojowych. Oto przykład. Dziesiątki tysięcy spadochronów zebrano z magazynów i złożono w lasach w pobliżu lotnisk, na których miał nastąpić załadunek. 22 czerwca Hitler zadał cios uprzedzający. Nic nie wyszło z wyzwalania narodów. Powietrzny desant na tyły nieprzyjaciela stał się nieaktualny. Szef sztabu frontu południowo-zachodniego, generał porucznik Purkajew, obrazowo to wyjaśniał pułkownikowi Rodimcewowi. Teraz jest taka sytuacja, towarzyszu Rodzimcew, że i bez skoków łatwo można się znaleźć na tyłach nieprzyjaciela. Niektóre nasze jednostki, a nawet związki taktyczne już są w okrążeniu, a wy chcecie skakać. Istotnie, podczas wojny obronnej skakać nie potrzeba. Trzeba zatrzymać nieprzyjacielskie czołgi. Wykonać to zadanie miało wszystkie 5 korpusów, lecz wszystkie były przygotowane do skakania na tyły wojsk nieprzyjaciela. Spadochrony zmagazynowano w pobliżu miejsc załadunku na pokłady samolotów. I oto dowódca 4. Korpusu Powietrzno-Desantowego, generał major Żadow, wzywa do siebie pomocnika szefa wydziału operacyjnego, sztabu korpusu kapitana Goriaczewa. Wiecie, towarzyszu kapitanie, co to jest złoto? Zaskoczony dziwnym pytaniem, Goriaczew mimo to odpowiedział: wyobrażam sobie, choć nigdy nie miałem złota. Nieprawda, mówię. Każdemu czerwonoarmiście i dowódcy przydzielono spadochron. To właśnie jest nasze państwowe złoto. A gdzie zmagazynowaliśmy kilka tysięcy spadochronów? W lesie, kilometr nad wschód od rzeki Berezyny. Zorganizujcie wywóz tego cennego mienia na tyły. Przed 22 czerwca wywieziono spadochrony do lasu, a teraz trzeba je ratować. Generał armii Żadow informuje, że kapitan Goriaczew wykonał zadanie, zdobył ciężarówki i pod ogniem karabinów maszynowych nacierającego nieprzyjaciela wywiózł spadochrony w bezpieczne miejsce, za co odznaczono go orderem. Przeanalizujmy ten przykład. Towarzyszy z desantu, ilu spadochronów przypada na jednego człowieka? A na korpus powietrzno-desantowy? A jeśli uwzględnimy spadochrony zasobników do zrzutu sprzętu? Wszystkie one przed niemiecką napaścią nie wiadomo czemu znalazły się w lesie. Po co? Odpowiadałem na to, ot tak sobie bez żadnego powodu. Wywieziono je do lasu i tam zwalono na kupę. Jest to odpowiedź nie do przyjęcia.
Jeśli dowódca batalionu powietrzno-desantowego, od tak sobie, pobierze z magazynu spadochrony i wywiezie je do lasu, to zarówno zwierzchnicy, jak i podwładni zapytają go: po co to robisz? Odbiło ci? Spadochron to delikatny przedmiot. Spadochroniarz nie lubi, gdy ktoś zabawia się jego spadochronem. W lesie pada deszcz, wokół wilgotno, rosa. Nawet jeśli zakryć spadochrony brezentem, i tak dojdzie do skraplania wilgoci i różnych innych rzeczy. Tego samego dnia na dowódcę takiego batalionu wpłynie do wydziału specjalnego dokładnie tyle raportów, ilu batalion liczy sobie żołnierzy. I takiego dowódcę rozstrzelają za sabotaż. Tym bardziej nie wybaczono by czegoś takiego dowódcy brygady. Wpłynęłoby na niego jeszcze więcej raportów, ponieważ brygada składa się z 4 batalionów powietrzno-desantowych plus dywizjon artylerii, kompania zwiadu itd. I każdy żołnierz doniesie. A wywieźć do lasu spadochrony całego korpusu powietrzno-desantowego? Nikt by na to nie pozwolił bez rozkazu z Moskwy. I jeśli spadochrony całego korpusu tuż przed wybuchem wojny znalazły się w lesie, to musiało to nastąpić na rozkaz Moskwy. W Moskwie też nie wszystko było proste. Nawet gdyby przypuścić, że najważniejszy szef wojsk powietrzno-desantowych dostał świra i wysłał dowódcy korpusu szyfrogram: generale Haritonow, Biezugły, a może Żdanów, zawieź do lasu 25 tysięcy spadochronów, potrzymaj je tam przez jakiś czas, a potem znów odwieź do magazynów. Nic z tego. Jak deszczyk pokropi, trzeba będzie te 25 tysięcy spadochronów suszyć, przekładać. To utrata gotowości bojowej. Za coś takiego nawet najważniejszego szefa rozwalą. I każdy na niego doniesie. Dowódcy korpusów powietrzno-desantowych, prokuratorzy korpusów, czekiści, wreszcie zwykli kablownicy, których w desancie bywa znacznie więcej niż gdzie indziej. Prości wojacy też zasygnalizują. Szkodnictwo rzuca się w oczy. Jak spadochrony poleżą pod chmurką nieco dłużej, koniec z nimi. No to może planowano ćwiczenia bojowe. I właśnie przed ćwiczeniami 5 korpusom powietrzno-desantowym rozkazano wywieźć spadochrony do lasu przy lotniskach załadunkowych. Ta wersja też nie przejdzie. Najczęściej stosowany środek obronny to rycie okopów, ale wojskom radzieckim w regionach nadgranicznych nie powierzono takiego zadania. Teraz tłumaczy się, że nie chciano prowokować Hitlera. Cóż, niech będzie. Ale zrzucić w trakcie ćwiczeń, tuż przed granicą niemiecką, cały korpus powietrzno-desantowy lub 2, a może nawet wszystkie 5, czy to nie prowokacja? Ćwiczenia ćwiczeniami, ale w niemieckich sztabach wybuchnie panika. Do jakiej to wojny szykują się Ruscy? Bo jeśli to manewry, dlaczego nie odbywają się na poligonach gorochowieckich nad Wołgą? Gorochowiecki poligon, Zwienigorod, poligon Tocki za Wołgą. Oto tradycyjne miejsca szkolenia radzieckich spadochroniarzy. Czemu nie mieliby się uczyć właśnie tam? Z dala od gapiów i terenów, na których ćwiczenia z desantowaniem całych korpusów istotnie zalatują prowokacją. Ćwiczenia nad granicą niemiecką i rumuńską byłyby nader dziwne, gorsze od jakiejkolwiek prowokacji. Prócz granicy niemieckiej i rumuńskiej istnieje jeszcze rozległa granica na Dalekim Wschodzie. Tam wrogiem jest Japonia. Ale na tamtej granicy żadnych korpusów powietrzno-desantowych nie było. Żadnych manewrów nie planowano, spadochronów do tajgi nie wywożono. A może spadochroniarze szykowali się do wojny obronnej? Gdyby tak było, to po co w maju 1941 zwieziono cenne mienie tam, skąd pod ogniem karabinów maszynowych trzeba je było ewakuować w pierwszych dniach wojny? Zresztą, jak już mówiliśmy, podczas wojny obronnej skakanie ze spadochronem nie ma najmniejszego sensu. A może planowano radziecką napaść, tyle że na rok 1942? Byłaby to nader mądra decyzja. Latem 1941 roku Rosjanie wywieźli spadochrony do lasu, tam zostawili je na jakiś czas, pozwolili, by zniszczały na deszczu, a potem zabrali z powrotem do magazynów. A może chcieli podtrzymać spadochrony w lesie do 1942 roku? Po prostu tak, pod chmurką? Nie da się też wytłumaczyć takiego posunięcia zwykłą kłopotą. W innych korpusach było tak samo. Korpus powietrzno-desantowy to tajna organizacja. Generał major Biezugły w Dyneburgu na Łotwie nie może wiedzieć, co się dzieje pod Charkowem u generała Haritonowa lub u generała Głazunowa w okolicach Odessy. Więc skoro wszyscy są kretynami, to wszyscy równocześnie zarazili się głupotą, zaraz po komunikacie TASS z 13 czerwca 1941. Gdy TASS oświadczał, że ZSRR nie zamierza atakować III Rzeszy, wszyscy dowódcy korpusów powietrzno-desantowych równocześnie wywozili dziesiątki tysięcy spadochronów w okolice lotnisk, na których miał nastąpić załadunek. Na tym właśnie polega gotowość do wojny. Ostatnie stadium gotowości. Jedną z kartek książki generała armii Żadowa można byłoby wyrwać i wkleić do podręcznika dla początkujących szpiegów analityków. 20 sekund na czytanie tekstu, 20 na analizę i jeszcze 20 na wyciągnięcie prawidłowego wniosku. Brzmi on następująco. Latem 1941 roku Związek Radziecki wkroczył w ostatnie stadium przed niespodziewanym atakiem na nieprzyjaciela. Jest to jedyne możliwe wytłumaczenie. Wszystkie pozostałe odpadają z miejsca. Chwileczkę. Jak można na podstawie tego, co działo się w jednym korpusie, wnioskować, co działo się w całej Armii Czerwonej? Tak, właśnie tak.
Czwarty Korpus Powietrzno-Desantowy przed 22 czerwca jawnie przygotowywał się do rychłego, nieuniknionego desantu i to nie ćwiczybnego, a bojowego, na tyły wroga. Lecz czy można rzucić przeciwko Niemcom tylko jeden Korpus Powietrzno-Desantowy, a resztę Armii Czerwonej pozostawić na miejscu? Zwłaszcza, że nie tylko jeden korpus przygotowywał się do desantowania, a wszystkie pięć. Pięć korpusów to 52 tysiące spadochroniarzy i jedna samodzielna brygada, razem 55 tysięcy. Więc gdzie ten milion? Melduję, pięć korpusów powietrzno-desantowych to początek. Pierwszy rzut strategiczny, pierwsze uderzenie. Zaplanowano rozwinięcie pięciu korpusów na wiosnę 1941 roku, no to je rozwinięto. I jeszcze pięć korpusów, tyle że profilowanych, nie niemiecko, lecz francusko i hiszpańsko. I oto mamy drugi rzut. Jego rozwinięcie zaplanowano na lato 1941 roku. Hitler zaatakował. Korpusy powietrzno-desantowe pierwszego rzutu strategicznego w wojnie obronnej nie są już potrzebne, lecz mechanizm się kręci i korpusy powietrzno-desantowe drugiego rzutu strategicznego zostały skompletowane. Zgodnie z planem, a więc latem 1941 roku. Oto ich skład w sierpniu 1941 roku. Szósty Korpus Powietrzno-Desantowy. Generał Major Pastrewicz. 11, 12 i 13 Brygada. Obwód Moskiewski. Siódmy Korpus Powietrzno-Desantowy. Generał Major Gubariewicz. 14, 15, 16 Brygada. Powołże. Ósmy Korpus Powietrzno-Desantowy. Generał Major Głaskow. 17, 18, 19 Brygada. Obwód Moskiewski. Dziewiąty Korpus Powietrzno-Desantowy. Generał Major Denisenko. 20, 21, 22 Brygada. Obwód Iwanowo. 10. Korpus Powietrzno-Desantowy, 23., 24., 25. Brygada, Powołże, być może również poligon gorochowiecki. Prócz pięciu korpusów skompletowano również pięć samodzielnych manewrowych brygad powietrzno-desantowych, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Korpusy pierwszego rzutu strategicznego zginęły pod czołgami, drugiego rzutu częściowo też. W październiku 1941 roku szósty Korpus Powietrzno-Desantowy utrzymywał w zaciekłych bojach zajmowane pozycje pod Narofomińskiem. No cóż, powiecie, 100 tysięcy. 100 tysięcy, jeśli brać pod uwagę samodzielne brygady i rezerwowe pułki powietrzno-desantowe. A gdzie ten milion? Milion był, jak na razie, wyreklamowany od powołania na front. Milion harował w fabrykach. 10 korpusów powietrzno-desantowych było czymś w rodzaju przechodniego podwórza. Mechanizm był następujący. Setki tysięcy ludzi szykowano w korpusach do zadań. Ale znów powstawała jakaś krytyczna sytuacja. Na gwałt były potrzebne odwody. Stalin kazał więc wyłuskać z korpusów tyle to a tyle ludzi, formować z nich dywizje i rzucać do walki. Ich miejsce błyskawicznie zajmowali inni, ci mianowicie, którym odbierano reklamacje i powoływano do korpusów powietrzno-desantowych. Następnie znów wszystko się powtarzało. Armia Czerwona wciąż próbowała nacierać. Niemcy wiedzieli o tym. Dążenie za wszelką cenę do natarcia wiodło, w połączeniu z ograniczeniem inicjatywy niższych dowódców, do nieustannego powtarzania ataków w razie ich załamywania się i ponoszenia wielkich strat. Cytat z Middeldorfa. Działo się tak na wszystkich szczeblach dowodzenia, łącznie ze strategicznym. Front krymski załamał się, ponieważ szykował się do ofensywy zamiast do obrony. Katastrofa pod Charkowem to natarcie kilku armii równocześnie. Odcięto je manewrem oskrzydlającym. Druga armia uderzeniowa ruszyła do ofensywy i została odcięta. 39. Armia nacierała i ją też odcięto. Straszliwa klęska 1941 roku ma tylko jedno wytłumaczenie. Wojska były przygotowane do ofensywy zamiast do obrony. Także wojska powietrzno-desantowe przygotowywały się wyłącznie do natarcia, desantowania, walki na tyłach wroga. Ponieważ Armia Czerwona wciąż usiłowała prowadzić działania ofensywne, ponosiła ogromne straty. Potrzebne były odwody i Stalin znów dawał rozkaz, by z wojsk powietrzno-desantowych zabierać tysiące, dziesiątki, setki tysięcy spadochroniarzy, wcielać ich do piechoty i nieprzygotowanych rzucać pod niemieckie czołgi. A korpusy spadochronowe znów uzupełnione rezerwistami szkolonymi jeszcze przed wojną. Gdy latem 1942 roku Hitler rzucił na Kaukaz 4. Armię Pancerną, drogę przecięły jej dwa korpusy gwardyjskie. Oficjalna historia tak o nich mówi. Bohatersko walczyli żołnierze brygad powietrzno-desantowych, przerzuconych na Kaukaz latem 1942 roku dla wsparcia frontu północno-kaukaskiego. Z wojsk powietrzno-desantowych przerzucono 1., 2., 3., 4. i 5. manewrową brygadę powietrzno-desantową i 4. rezerwowy pułk powietrzno-desantowy. Przekształcono je w gwardyjskie brygady piechoty i wcielono do 10. i 11. Korpusu Piechoty Gwardii. No i wreszcie wiemy skąd te cuda. Oto skąd wzięły się gwardyjskie korpusy. Brano spadochroniarzy, nadawano im tytuł gwardyjski i łatano nimi dziury. Generał major Rosłyj przyjął od dowództwa 11. Korpus Piechoty Gwardii z rozkazem zatrzymania 4. Armii Pancernej Kleista. Ludzie jak złoto, tylko że nikt ich nie uczył walczyć w obronie.
W dodatku desantowi nie przysługiwała broń ciężka. Wojska powietrzno-desantowe to lekki, nader elastyczny instrument wojny. Armia pancerna zaś to młot. Rzucać spadochroniarzy pod czołgi z rozkazem zatrzymania to tak samo jakby próbować przebić głową mur. Ale cóż robić, gdy nic innego nie pozostało? Co robić, gdy wojsko jest, i to nawet liczne, tyle że nieprzygotowane do takiej wojny? Generał major Rosły wspomina: nie starczało artylerii, przeciwlotniczej nie było w ogóle, nie mieliśmy czołgów, brakło środków przeciwpancernych. Poprosiłem generała Maslennikowa, by wzmocnił korpus jednostkami Pepans, choćby jednym batalionem. Niestety nie uwzględnił mojej prośby. Walczyć trzeba nie siłą, a smykałką, odpowiedział mi z rozdrażnieniem i wsiadł do samochodu. Zrozumiałem, że po prostu nie ma nic, co mógłby mi dać. Przeciwko czołgom – bohaterstwo. Przeciwko atakom z powietrza – również. Pod Stalingrad skierowano 10 gwardyjskich dywizji piechoty, czyli 130 tysięcy spadochroniarzy. I znów, niewyszkoleni do walki obronnej, bez broni ciężkiej, za to bohaterscy. Oni się nie cofali. Również tam, pod Stalingradem, gdzie były resztki ocalałych spadochroniarzy z korpusów pierwszego rzutu strategicznego. Trzeci korpus powietrzno-desantowy już dawno został przekształcony w 13. Dywizję Piechoty Gwardii pułkownika Rodimcewa. A pod Moskwą odtworzono nowy, trzeci korpus powietrzno-desantowy, do którego powoływano nowych spadochroniarzy. I oto 13. Dywizja Piechoty Gwardii broni się, lecz marzy o zadaniach, do których była szkolona. Co godzinę i co dnia rośnie w sercach naszych męstwo. Rozbijemy czarnego gada, zbliża się do nas zwycięstwo. Szkop podarek otrzyma od dzielnego piechura i nie wróci do domu, w czaszce szkopa jest dziura. Lecz gdy rozkaz nadejdzie, będziemy gotowi. Z nieba siać śmierć okupantom, wspomnimy dawne dzieje i nocną porą na niebie staniemy się jak niegdyś powietrznym desantem. Odwaga zawsze nam towarzyszy, stąd i siła nasza żelazna, a prowadzi nas do boju nasz dowódca, nasz bohater, nasz towarzysz, pułkownik Rodimcew. Przeznaczenie jednak nie miało litości. Nie udało się gwardzistom piechoty znów stać się spadochroniarzami. Rzucano ich pod czołgi, pod czołgi, pod czołgi. O 7. Korpusie Powietrzno-Desantowym pisze w swych wspomnieniach generał porucznik Diomin. Niewesołe to wspomnienia. Korpus przygotowywano do desantowania i nagle w grudniu 1942 roku nadszedł rozkaz. Wydzielić z korpusu tyle i tyle tysięcy żołnierzy i sformować dywizję. Dywizja dostaje miano gwardyjskiej i naprzód, w skład frontu północno-zachodniego, forsować rzekę Łowacz, przerywać obronę wielopozycyjną na smutnej pamięci korytarzu ramuszewskim. Wysłano tam zresztą nie jedną, a trzy dywizje. Dwie inne ze składu 8. Korpusu Powietrzno-Desantowego. Ten korpus jest jak guma. Choćby nie wiadomo jak go rozciągać, zabierać, ile się chce dywizji, nigdy ich nie ubywa. W tych okolicach, pod Starą Russą nad Łowacią, walczył mój ojciec w 1. Korpusie Piechoty Gwardii. Widział spadochroniarzy i opowiadał o tym, jak przerywali obronę. Ale dajmy spokój wspomnieniom rodzinnym. Spróbujmy sami sobie wyobrazić, co mogło wyniknąć z takiego pomysłu. Przerwanie obrony to zadanie, do którego potrzeba ciężkiej broni, haubic jak największego kalibru, mnóstwa saperów z ich specyficznym wyposażeniem, transporterami, miotaczami ognia i czołgowymi trałami. Przerwanie obrony to masa moździerzy i wyrzutni rakietowych. Do przerwania obrony potrzebni są świetnie wyszkoleni artylerzyści oraz mnóstwo amunicji. Zatem wszystko to, czego desant nie ma. Spadochroniarze mieli tylko odwagę. Rzucano ich w bój jak stachanowców na budowę moskiewskiego metra, zbrojnych wyłącznie w entuzjazm. A korpusy worki bez dna wciąż uzupełniano najlepszym ludzkim materiałem i szykowano do desantowania. I znowu rozkaz, znowu otrzymany na wyrost gwardyjski tytuł i przerywajcie obronę, przetnijcie czołgom drogę. Weźmy którąkolwiek z gwardyjskich dywizji piechoty spod Stalingradu. Skąd się tam wzięły? 39. Dywizja Piechoty Gwardii z 5. Korpusu Powietrzno-Desantowego. 41. Dywizja Piechoty Gwardii z 10. Korpusu Powietrzno-Desantowego. 35. Dywizja Piechoty Gwardii, mam nadzieję, jak zapamiętaliście, wywodzi się z 8. Korpusu Powietrzno-Desantowego. Towarzysze krytycy, jeśli i to wam nie wystarcza, zarzucę was liczbami. Na Łuku Kurskim też szli pod czołgi spadochroniarze gwardziści. Wzniesiono tam pomniki z dokładną informacją, jakie gwardyjskie dywizje piechoty przegrodziły drogę klinom niemieckich czołgów. Rzecz jasna, razem z batalionami karnymi i innym frontowym ludem. A oto relacja o 4. Armii. 4. Armia Gwardii, sformowana z jednostek powietrzno-desantowych o pełnych stanach etatowych. Zamknijmy oczy i podliczmy, ile w przybliżeniu było potrzeba jednostek o pełnych stanach etatowych, żeby skompletować armię gwardyjską, a potem ją uzupełniać. 4. Armia Gwardii walczyła na kierunku głównego uderzenia, dlatego też została armią gwardyjską. Nie bez powodu towarzysz Stalin z góry nadał jej ten tytuł. Towarzysz Stalin wiedział, żołnierze własną krwią zapracują na ten zaszczyt. 5. Armią Gwardii dowodził znany już nam Żadow. Ten, który na początku wojny był dowódcą 4. Korpusu Powietrzno-Desantowego i ratował spadochrony nad Berezyną.
Tylko teraz awansował, został generałem porucznikiem. W 5. Armii Gwardii były nie tylko gwardyjskie dywizje piechoty sformowane ze spieszonych spadochroniarzy, lecz również dywizje powietrzno-desantowe. Te nie zmieniły nawet swoich nazw. I podczołgi je, podczołgi, podczołgi. 11 lipca 1943 roku pierwsza dywizja pancerna Waffen-SS Liebstandarte Adolf Hitler z 2. Korpusu Pancernego Waffen-SS uderzyła frontalnie na 95. Dywizję Piechoty Gwardii i 9. Dywizję Powietrzno-Desantową Gwardii 33. Korpusu Piechoty Gwardii. To całkiem inny uczestnik bitwy na Łuku Kurskim, ale historia taka sama. Niemcy atakowali z obu stron, a na drugim kierunku głównego uderzenia znów powitała ich skrzydlata piechota. A potem frontalne starcie czołgów pod Prochorowką. Z naszej strony 5. Armia Pancerna Gwardii Rotmistrowa i 5. Armia Gwardii Żadowa. Spadochroniarze. Czemu jednak nie wykorzystano ich zgodnie z przeznaczeniem? Ano dlatego, że udane zastosowanie dużego desantu nie jest możliwe bez całkowitego panowania w powietrzu w strefie jego przelotu, w rejonie desantowania i następujących potem działań bojowych. Wiedziano o tym już przed wojną. By zrzucić duży desant, trzeba mieć nie tylko przewagę w powietrzu. Potrzebne jest absolutne panowanie i nie tylko nad trasami przelotów i strefami zrzutu, lecz również nad terenem działań bojowych desantu. Innymi słowy, te wspaniałe, lecz wyposażone w lekką broń związki taktyczne mogły być użyte tylko w szczególnych warunkach. Chociażby na początku takiej wojny, którą rozpoczyna niespodziewane, niszczące uderzenie. Druga możliwość przy takim samym scenariuszu do zdobycia terytoriów słabo kontrolowanych przez niemieckie lotnictwo, takich jak Rumunia, Bułgaria czy Jugosławia. Trzecia możliwość, gdyby nagle upadła Trzecia Rzesza w celu zagarnięcia ogromnych, przez nikogo niekontrolowanych terytoriów, takich jak Francja, Belgia i Holandia. Czwarta możliwość, zagarnięcie kolonii, którymi nikt nie rządzi podbitych państw. Francji, Belgii, Holandii, sojuszniczej Wielkiej Brytanii. Próby zaś stosowania korpusów spadochronowych w warunkach normalnej wojny, gdy ze zmiennym szczęściem przez wiele lat walczyły wyrównane siły, miały katastrofalny finał. Przykład. Desant 4. Korpusu Powietrzno-Desantowego w lutym 1942 roku pod Wiaźmą i desant nad Dnieprem w 1943 roku. Bez absolutnego panowania w powietrzu wysadzenie dużego desantu musi skończyć się klęską. Zadziwiający jest brak czujności radzieckiej cenzury. We wspomnieniach marszałka Żukowa przepuściła taki oto passus. Z charakteru przypuszczalnych operacji bojowych wynikała oczywista konieczność znacznego zwiększenia wojsk powietrzno-desantowych. W kwietniu 1941 roku rozpoczyna się formowanie 5 korpusów powietrzno-desantowych. W lutym 1941 Żuków został szefem sztabu generalnego i odtąd zaczęła się bezprzykładna rozbudowa nowych formacji powietrzno-desantowych. Ponadto w kwietniu sformowano 5 korpusów pierwszego rzutu strategicznego. Dzisiaj wiemy, że był to dopiero początek. Żukow potrzebuje znacznie powiększyć siły powietrzno-desantowe ze względu na charakter ewentualnych działań bojowych. Cóż to za ewentualne działania bojowe? Regulamin Polowy Armii Czerwonej z 1936 roku, PU-36, w artykule 7 wyraźnie stwierdzał, że użycie wojsk powietrzno-desantowych jest możliwe tylko w trakcie operacji ofensywnych i tylko we współdziałaniu z wojskami nacierającymi z frontu. Ale na to można wpaść bez zerkania do regulaminu. Więc o jakich ewentualnych działaniach bojowych mówi Żukow? Gdyby Stalin i Żukow zaatakowali niespodziewanie III Rzeszę, wówczas nie mieliby problemu z zastosowaniem wojsk spadochronowych. Ale Hitler uprzedził Stalina, uderzył pierwszy, więc Stalin i Żukow stracili po prostu możliwość zastosowania. Przez całą wojnę Stalin miał nadzieję, że lotnictwo niemieckie zostanie całkowicie zniszczone. Wtedy wyśle swoich spadochroniarzy i zagarnie obszary, którymi nikt nie rządzi. Przez całą wojnę korpusy powietrzno-desantowe uzupełniono najlepszymi ludźmi, których selekcjonowano i przygotowywano do służby jeszcze przed wojną. Hitler jednak mocno kąsał i trzeba było znów łatać dziury spadochroniarzami. Na przykład w taki sposób. 36. Dywizja Piechoty Gwardii była sformowana na bazie 9. Korpusu Powietrzno-Desantowego zgodnie z poleceniem Naczelnego Dowództwa z 31 lipca 1942 roku. 5 sierpnia jednostki zaczęły załadunek do pociągów towarowych, choć formowanie dywizji do tego czasu jeszcze nie zostało ukończone. Brakowało pułku artylerii i pododdziałów specjalistycznych. Towarzysz Stalin podejmował decyzję w nocy. Mogło to się stać tuż przed północą 31 lipca lub nawet później, czyli już 1 sierpnia. Zanim rozkaz dotarł do dowódcy korpusu, musiał od gabinetu towarzysza Stalina przejść przez liczne instancje. I już załadunek, bez pułku artylerii. Nic strasznego, dacie radę. Korpusy powietrzno-desantowe wyodrębniały ze swego składu gwardyjskie dywizje piechoty i znów uzupełniane były nowymi ludźmi. Przygotowywały ich do desantowania i znów alarm, biegiem, biegiem, do wagonów, naprzód. I wszystko powtarzało się od początku. W 1944 roku sformowano 3 gwardyjskie korpusy powietrzno-desantowe.
37 Korpus Powietrzno-Desantowy Gwardii generała porucznika Mironowa, 38 generała porucznika Utwenki, 39 generała porucznika Tichonowa. Były to niezwykłe korpusy, złożone nie z brygad, lecz z dywizji. Po 3 gwardyjskie dywizje powietrzno-desantowe w każdym korpusie. W październiku 1944 korpusy te połączono w samodzielną armię powietrzno-desantową gwardii. Europa lada chwila będzie wyzwolona. Towarzysz Stalin jest przygotowany. Lecz Hitler zadał cios nad Balatonem. Samodzielną armię powietrzno-desantową gwardii trzeba było przemianować na 9. Armię Gwardii, 3 jej korpusy i 9 dywizji przekształcić w gwardyjskie wojska piechoty i sprawić, by dokonał się ostatni cud wojny. Ta armia gwardyjska była w pełni skompletowana, miała dobrze przygotowaną kadrę oficerów, podoficerów i szeregowych. Wszyscy oni uczyli się prowadzić działania bojowe na tyłach nieprzyjaciela. I oto wniosek. Najlepsi żołnierze Związku Radzieckiego, razem ponad 1 000 000 ludzi, szkoleni byli do działań szczególnego rodzaju, na tyłach nieprzyjaciela. Zamiast tego, przez cały okres wojny, niespodziewanie, bez żadnego szkolenia, kazano im wykonywać zadania, do których nie byli przygotowani, nie mieli odpowiednich umiejętności ani uzbrojenia. Niepotrzebnie skazano na śmierć 1 000 000 najlepszych. W innych jednak warunkach, ściślej, gdyby radzieckie wojska nagle zaatakowały niemieckie lotniska, ten świetny, doborowy, znakomicie wyzwolony 1 000 000 żołnierzy byłby najlepszym instrumentem wojny zaborczej, jaki kiedykolwiek stworzyła ludzkość. Lecz jak desantować 1 000 000 żołnierzy? Moi krytycy przytoczyli statystykę. Gdy Amerykanie w 1944 roku wysadzili desant w Normandii, użyli do tego celu wprost nieprawdopodobne liczby samolotów i szybowców. To prawda, ale nie będziemy porównywać. My mamy inne podejście do wojny. Gdy Amerykanie forsowali Ren, było im do tego potrzebna niewiarygodna liczba środków desantowo-przeprawowych. Natomiast wojska radzieckie forsowały Dniepr tym, co im się nawinęło pod rękę. Jak ktoś utonął, to znaczyło, że był złym żołnierzem, nie nadawał się do Armii Czerwonej. Czy możemy sobie wyobrazić wojska amerykańskie forsujące Ren w pław, w mundurach wydętych jak bańki? A tu oddziały zaporowe NKWD, które seriami z karabinów maszynowych w plecy dodawały otuchy żołnierzom niepotrafiącym pływać. My żyliśmy w innym świecie. Desant powietrzny pod Wiaźmą w 1942 roku przeprowadziły 8, 9 i 214 Brygady Powietrzno-Desantowe wchodzące w skład 4 Korpusu oraz 211 Brygada z 1 Korpusu. Przez 6 nocy na tyły nieprzyjaciela zrzucono 7 tysięcy ludzi i 1,5 tysiąca zasobników z uzbrojeniem i amunicją. Do desantowania takiej liczby spadochroniarzy Amerykanie potrzebowaliby mnóstwa samolotów, a nam wystarczyły 64 samoloty transportowe PS-84 i TB-3. Gdyby Związek Radziecki zaczął swoją wojnę wyzwoleńczą w Europie i Azji, nie wysłałby tam od razu wszystkich spadochroniarzy. W dodatku nie zamierzano wysadzać desantu tylko na III Rzeszę. Przed Armią Czerwoną rozpościerały się niezmierzone tereny, od Oceanu Spokojnego po Indyjski, od Indyjskiego do Atlantyku. Hitler niszczył metropolię, trzeba więc było zawładnąć bezpańskimi koloniami, zdobywać je jedną za drugą, po kolei. Zadusić Niemcy, a potem całe nasze lotnictwo zabezpieczałoby zrzut. Radzieckie bombowce DB-3F przed wojną specjalnie zmodernizowano, by zamiast bomb mogły zabierać spadochroniarzy lub ich ładunek. To samo odnosi się do licznych bombowców SB. Radzieckie bombowce TB-1 i TB-3 budowano tak, by można je było wykorzystać dwojako, jako bombowce i jako samoloty transportowe. Jeden taki samolot przewoził 32 spadochroniarzy lub 50 żołnierzy bez spadochronów. Przed niemieckim najazdem Stalin miał około 1000 TB-1 i TB-3. 1000 TB-3 to 32 do 50 tysięcy ludzi lecących za jednym razem. Ponadto Związek Radziecki miał samoloty R-5 i U-2. W specjalnie zaprojektowanych zasobnikach mogły transportować niewielu spadochroniarzy, ale było tych samolotów dużo. Przed wybuchem wojny Stalin otrzymał z Ameryki najlepszy na świecie cywilny samolot transportowy Douglas DC-3. Niebawem w ZSRR podjęto produkcję tych samolotów pod oznaczeniem PS-84, a potem Li-2. I jeszcze jedno. Po zwycięstwie nad Niemcami, albo po zdobyciu regionów roponośnych w Ploeszti, przemysł radziecki mógłby produkować dziesiątki tysięcy szybowców Antonowa Masowy 4 i samoloty PS-84 zamiast myśliwców Jakowlewa i szturmowców Iliuszyna. Pewnego razu towarzysz Stalin powierzył konstruktorowi lotniczemu Jakowlewowi bojowe zadanie – stworzyć najlepszy na świecie samolot myśliwski. Termin – 3 miesiące. Jakowlew uśmiechnął się i grzecznie wyjaśnił nieznającemu się na rzeczy Stalinowi, że w Ameryce na zbudowanie takiego samolotu potrzeba 2 lat. Towarzysz Stalin okropnie się zdziwił. Czy wy jesteście Amerykaniec? Znakomity myśliwiec Jak-3 powstał w wyznaczonym terminie. Tym, którzy wspominają, ile samolotów transportowych było potrzeba Amerykanom, odpowiadam, a czy my jesteśmy Amerykańcy?